kącik modowy, jakby to zaśpiewał jeden youtuber. No, ja już czuję wiosnę. Tak, o, pięknie. Tutaj pawie, wszędzie pawie. Na uszach tylko nie mam pawi, bo stwierdziłam, żeby było za dużo pawi. Jest dzisiaj 12 stopni, bo jak wychodziliśmy, temperatura odczuwalna była stopni 8. Podejrzewam, że teraz przynajmniej stopień, 2 stopnie więcej, więc naprawdę fantastycznie. Wiosna przyszła. Ja Wam w poprzednim vlogu pokazywałam, co kupiłam w charity shopach i do szycia, i do noszenia, więc no tę chustę już wybrałam i ją już, jak widzicie, mam na sobie. Cały dzień wczoraj prułam i nie wyprułam. Czeka mnie jeszcze praca. Teraz tak, pogoda jest piękna, wystroiłam się. A tak swoją drogą mówiłam Wam o zmaczowaniu właśnie tej chusty z tymi spodniami, więc właśnie też dlatego Wam to pokazuję. No i wiecie co, wyrywa mnie w świat, mam ochotę gdzieś pojechać, do IKEA mam ochotę pojechać. Zachorowałam trochę na IKEA z tej przyczyny, że skoro posprzątaliśmy dom, ja ostatnio po prostu tak się wstrzymywałam, żeby nic do domu nie kupić, do organizacji, bo powiedziałam, że nie zrobię tego, dopóki nie będzie porządku w domu. Powiem Wam coś więcej o tym moim strajku. Chodzi o to, że nikt w domu nic nie chce robić. Znaczy, to już się teraz zmieniło. Teraz już wszyscy ładnie po sobie sprzątają. Bo kiedy trzeba było w jeden dzień cały dom posprzątać, ze stanu naprawdę tragicznego, bo ja powiedziałam, nie, to się samo nie robi. A że byliśmy zmuszeni posprzątać ten dom, ja musiałam zakończyć ten strajk. O, znajomy idzie. Hi! Beautiful day. Że zakończyć ten strajk, no to się teraz optyka tego całego działania zmieniła. A tam drugi kolega siedział na przystanku. No i... jejku. No i teraz wybił mnie z rytmu. No, i teraz już jest przestrzeń, żeby ją fajnie zorganizować. No i kurczę, ciągnie mnie, żeby przejechać się do tej IKEA. A ze słuchawek nie wzięłam, z jednej strony. Z drugiej strony, tak jest trochę przed wypłatą. Krzysiek trochę gorszą będzie miał teraz wypłatę w tym tygodniu, no bo brał wolne z kuli tego jego samopoczucia, tego wiruska. I tak się zastanawiam, no nie byłoby to zbyt mądre, ale tak po prostu jest tak idealna pogoda, żeby nie wracać do domu, żeby coś porobić. No na pewno teraz pójdę do Morrisona. Tak. Bo mi się olejek skończył, a ja znalazłam w Morrisonie taki, który mi bardzo odpowiada i teraz inne mi nie odpowiadają. Wczoraj zrobiłam chyba z 4 prania i kończy się płyn do prania, więc trzeba dokupić, a prania jeszcze jest bardzo dużo. No to jest akurat never ending story, a że przytargałam tego pełno do domu, tych materiałów, tych pościeli, materiałów i tak dalej, no to teraz trzeba prać. No nie pojadę, ale chciałoby się. No, chciałoby się. Chociaż wiecie, to już będą teraz coraz częściej takie ładne dni, więc trzeba będzie korzystać. No i tyle. I ja Wam coś jeszcze powiem. To jest pierwszy oficjalny dzień bez kurtki. Mój ulubiony dzień w roku. To się po prostu czuje. To się po prostu czuje. No kurtki nie ma i raczej się będę rozbierać niż ubierać. Tak to ten dzień. Ale pięknie. Chyba pojadę do tej IKEA. Zobaczymy. Albo nie. Nie wiem. Zobaczcie, jak pięknie. Słuchajcie, nie pojadę dzisiaj do IKEA, ale to dlatego, że kupiłam coś fantastycznego. Zaraz wejdę do domu, wrócę do domu, to Wam pokażę coś, na co polowałam od długiego czasu. To po pierwsze, po drugie w takim kolorze. No lepiej sobie wymarzyć nie mogłam. Zobaczcie, Dante tu jest. To jest kot, który do nas do domu przychodzi. Dante? Dante? Co ty tu robisz? No co ty tu robisz? Chodź tu, daj się pogłaskać.
tak to mi do domu wchodzisz, tak to mi wchodzisz do sypialni, a tak to mnie nie poznajesz, co, łobuzie? Dobra, idź, zwiedzaj świat. No to jak się nadarzyła taka okazja, spotkaliśmy Dante, to wam trochę o nim opowiem. To jest kotek, który mieszka w naszej... w naszym szeregu mieszka. Dlatego daleko się dość wypuścił dzisiaj. I Dante krąży, Dante chodzi, Dante wchodzi do ludzi, do domków. Ale fajny jest, sympatyczny. On tak mniej więcej o stałych porach chodzi. I tak jak mówię, on krąży. Była raz sytuacja, że się zgubił, szukali go. Bo trafiłam na informację na Facebooku, na naszej grupie tutaj lokalnej, że się zgubił. No ja tam napisałam, że czasami przychodzi do nas do domu, a właścicielka napisała tak, bo on jest bezczelny, ale kochany, a ja no dokładnie. No i ja jej wtedy napisałam, że właśnie od paru dni u nas nie był, co to się dzieje, nie? No ale na szczęście znalazł się po kilku dniach. Okazało się, że gdzieś po prostu wszedł komuś do domu, gdzie był robiony remont. Dom jest tak jakby, wiecie, no nie zamieszkały, w sensie, że jest robiony remont pod kolejnych, wiecie, lokatorów. Był robiony remont i on tam na weekend, nie zauważyli go po prostu i go tam zamknęli w tym domu. Ja tam przez weekend był biedny. No, ale się znalazł i właśnie od tej pory nosi taki chip. Na początku widać było, że mu z tym niewygodnie, no ale wiecie, jak kot tak chodzi, no to... No założyli mu, żeby w razie czego zawsze wiedzieć, gdzie jest. No... Dante. A jest fajny, dzieci nasze go uwielbiają, kochają w ogóle. Nie dokarmiamy. Nie dokarmiamy. Ja mu nigdy nic nie daję, ani do jedzenia, ani do picia. Zresztą ostatnio nawet sama zauważyłam taką tą informację. Też przywieszoną, żeby mnie nie karmić. Natomiast nie dawaj mi jedzenia, mam swoją rodzinę i swój dom. A ja no i dobrze, że nie dokarmiłam, bo wiecie, każde zwierzę ma inną dietę. Co innego, jak jest zwierzę bezpańskie, no to gdzieś tam możesz zadecydować, co mu dać, ale jeżeli zwierzę ma właściciela, to ja nie karmię. No. Bo każde zwierzątko ma swoje inne potrzeby. Dobra. Prawie do domu doszłam. Ale wam zaraz pokażę, co mam. Ale się cieszę. Powiem wam, że to jest kolejna rzecz do szycia. No bo jak? No bez czego Ola mogłaby się najbardziej cieszyć. No i zobaczcie, tutaj jest moja wczorajsza zaczęta poszewka, którą już tak przy północy prułam. Tutaj sprułam wczoraj jeszcze trochę tego. Tu okazało się, że tych poszewek na poduszki jest 4, chyba 6. I jedna poszewka na co? Na to. Na kołdrę. O Boże, mózg mi paruje chyba od tego słońca. Dobra, pokażę wam, co tu dam. To są zakupy akurat. Ale pokażę wam oczywiście nasze The Children's Society i pokażę wam coś, co tak trochę mniej mnie cieszy, ale też mnie bardzo cieszy, bo jest bardzo ładne, zobaczcie, jest przepięknie uchowane, będą na woreczki na warzywa i owoce, £1.29, cena jest bardzo korzystna, bo ja jeden woreczek, znaczy zestaw woreczków dwóch sprzedaję przynajmniej za 2 funty. No i tutaj. O, proszę, ja wam pokażę. Zobaczcie. O kurczę, koloru nie widać. Spróbujemy tutaj w oknie. On jest bardziej butelkowy. On nie jest taki turkusowy, nie jest taki niebieski, tylko jest bardziej podzielony. To jest butelkowa zieleń, welurek, zobaczcie. I to jest właśnie to, co mnie tak bardzo, bardzo ucieszyło. I z tego wiecie, co będę szyła? Scrunchies będę szyła. Masę scrunchies na szyję. Nawet nie wiecie, jak ja się z tego powodu cieszę. I tu mamy drugą, bo mamy dwie. Dwie? Nie ma trzech może? Dobra. Więc wy tutaj koloru za bardzo nie widzicie. No przykro mi. Może znajdę jakieś miejsce, gdzie albo cyknę fotę w jakimś dobrym świetle, tak żeby oddało rzeczywisty kolor.
No przykro mi, nie jestem w stanie zrobić ani zdjęcia, ani nagrania w żadnym innym świetle. Wszędzie wygląda tak samo. Natomiast, tak jak Wam mówię, kolor jest bardziej zielony niż niebieski i jest to taka typowa butelkowa zieleń. No, ale się cieszę. Dobra, koniec tego. No i mówiłam, że się będę rozbierać. No, tu, o. Patrzcie, dziarka już wygojona dziarka. Pierwszy raz chyba mam ją tak na wierzchu. Spodnie zostały. No. Po dzieci idę. Poprułam trochę. Już drugi dzień pruję. No i po dzieci idę. Oczywiście pranie kolejne zrobione. Jeszcze parę przede mną. Dobra, idę po dzieci. No i tu już po nagraniu jeszcze wtrącę, że ja rano miałam bluzkę z długim rękawem i taką narzutkę, a teraz mam bluzkę na ramionczkach. No i tą narzutkę taką z krótszym rękawkiem. Mamy, zaraz Wam powiem ile stopni. 16. Marzenie. Przyjechałam do Chester. Przed chwilą Wam nagrałam taką sytuację. Jechałam autobusem, patrzę, idzie sobie gościu. Przechodzi przez rondo, środkiem ronda, ale patrzę za nim karawan. Zresztą widzieliście, jak pan był ubrany we frak. Wiecie, o ile dobrze pamiętam, we frak. W każdym razie się zorientowałam, aha, dobra, pogrzeb prowadzi. I w momencie, kiedy wyłączyłam nagrywanie, ten karawan się zatrzymał. Pan się odwrócił przodem do tego karawanu. Wykonał ukłon w stronę trumny właściwie. I chyba w ten sposób zakończył się ten pogrzeb. To ciekawa sytuacja. Ale się zapędziłam, bo ja przyjechałam do Chester po olejki. Po olejki. Jakie olejki? Do papierosa, bo wczoraj miałam sobie kupić, ale w naszym Morrisonie nie było, więc przyjechałam do Chester. Mówię, no nie mogę, nie smakują mi te inne olejki już. I to, co sobie wlałam, mi nie smakuje. Więc stwierdziłam, dobra, jadę do Chester. Może będą. A tutaj zrobimy kącik lodowy. Założyłam te śmigałki, co ostatnio kupiłam. Znowu jest ciepło. Więc wreszcie można troszeczkę sobie modowo zaszaleć. Ja ogólnie lubię się cały czas tak samo ubierać, bo to jest wygodne, ekonomiczne, w sensie takim, że czasu nie marnujesz na pierdoły, na wybieranie jakichś tam rzeczy z szafy. To jest pod kątem biznesowym w ogóle jest bardzo dobrze widziane. Jeżeli nie podejmujesz za dużo decyzji, jeżeli minimalizujesz takie mikroczynności. No, ale przyszła wiosna. Mam ochotę troszkę już inaczej powyglądać. Dobra, bo będę wchodzić. Znalazłam Pinkman, ale jest 12, a szóstki nie ma. Cholera. Dobra, coś zaraz wymyślę. Jednak są. Były obok gdzieś tam. Zobaczcie, co tu się stało. Pełno książek. To jest tulet. Tutaj można było przyjść poczytać książki, a to jest dalej to pomieszczenie. Get free books. A to są dwa tak jakby osobne pomieszczenia. Czyli podejrzewam, że po prostu tam mieli jakiś może magazynek albo nie wiem. No w każdym razie, no takie te książki tak leżały, takie smutne. No wróciłam do domku. Wycieram was. Czekajcie, bluzką. Okay. Lepiej nie będzie. Wróciłam do domku, zjadłam sobie śniadanie, a właściwie zjadłam spaghetti, które zostało po... Wczoraj mieliśmy na obiad spaghetti. Tak, a mi jeszcze dzisiaj zjadł na śniadanie i jeszcze dla mnie na śniadanie zostało, więc bardzo fajnie, sympatycznie. Tu z tyłu jest Ania Gemma. Bardzo mądry kanał, jeden z tych najbardziej wartościowych, jeśli chodzi o polskie kanały na YouTube, ponieważ, chciałam powiedzieć because, ponieważ Ania zajmuje się
szeroko pojętą ochroną środowiska naturalnego, konsumpcjonizmem, minimalizmem, wyzyskiem nie tylko natury, ale też ludzi. Po prostu zahacza o te wszystkie paskudne tematy, którymi no, ktoś musiał się zająć i w bardzo rzetelny sposób je przedstawia. No, ja już od bardzo długiego czasu ją oglądam regularnie. Jestem z nią w miarę na bieżąco, także Ania Gemma, ja wam może ją trochę pokażę, czekajcie. Tutaj mamy Anię. Ania Gemma, po prostu. Jest bardzo fajny dzisiaj temat. Chanel obraziło się na upcycling. Jak wiecie, ja jestem firmą upcyclingową. Nie w 100%, ale w 90% moje produkty są właśnie z rynku wtórnego stworzone, więc jejku, ale tu takie rzeczy też inne się. Zobaczcie, kto tu się pojawił. Jest wielka afera w tym momencie na ten temat. Dobra, nie patrzcie, co mi się wyświetla. Chodzi o Anię. Tak jak mówię, polecam wam bardzo, bardzo, bardzo polecam wam ten kanał. Jest bardzo mądry przede wszystkim. W porównaniu na przykład z takimi treściami, nie? Znaczy teraz się mądry temat z tym wywiązał, bo chodzi tutaj o promowanie kryminalistów, więc no, teraz to jest dość mądry temat. Dobrze, że się tym ludzie zajęli, no ale ogólnie ploteczkami się tutaj nie ma sensu zajmować. Czasami można nie za dużo. Tutaj patrzymy Ania Gemma. Wejdźcie sobie do niej na kanał i no i zobaczcie, posłuchajcie, co ma do powiedzenia. Ma do powiedzenia bardzo dużo. A teraz wracając do tematu, chcę wam pokazać, co kupiłam odnośnie rynku wtórnego i całej reszty. Chociaż nowe rzeczy też kupiłam. Przełożymy kamerę. Ola pruje. Zobaczcie, wszędzie są nitki. Ja mam wszędzie. Ja mam na skarpetkach nitki, w butach nitki, na pościeli nitki, wszystko. Kupiłam słuchawki, bo zapomniałam moich bezprzewodowych słuchawek, ale kupiłam na wszelki wypadek, jakby mi się zepsuły. Słuchawki u nas są akurat produktem bardzo, bardzo takim potrzebnym. Domino kupiłam ze względu na dzieci. No ileż można grać w Chińczyka i Monopol? Nie, my mamy jeszcze jakieś tam inne gry, no ale oni tylko by w to grali. Kupiłam sobie kolejną prójkę, bo już tamta mi nie chciała pruć. Kupiłam sobie, znaczy ona jeszcze pruje, tamta moja prójka, a ja mam pełno w ogóle prójek, ale zawsze mam swoją ulubioną i jej wtedy używam. No i właśnie tamta już troszkę chyba się zjechała, więc kupiłam taką prójkę. Szpilki. Krzysztof mi pozabierał szpilki na preparowanie pająków, więc no i ogólnie się gdzieś tam już wykończyły po drodze. W ciągu tych 3 lat miały prawo. I tu mam papierek z słuchawek. Już w autobusie w drodze powrotnej sobie słuchałam. A gdzie to jest teraz? Ja się pytam. Miałam jeszcze jedną prójkę, wiecie? Tu może będzie, czekajcie. O, zobaczcie, moje scrunchies ze mną jeżdżą, ja zmuszę. Czekajcie, tu Pink Mamy, co wam pokazywałam. Morrisonie. A, tu jest ta prójka, mam ją. Chodź. A tu mam taką dużą prójkę, bo ja zawsze używam takich mniejszych prójek, ale kupiłam na spróbowanie większą prójkę. Być może będzie mi się lepiej pruło. I przejdźmy teraz do rzeczy większych. Byłam w sklepie Hope, to też jest charity shop. Oni mają takie logo. I to kupiłam, wszystko było dzisiaj za 2 funty, więc kupiłam te spodnie za 2 funty. I słuchajcie, zgadnijcie, na jakim dziale? Na dziale dla dzieci szkolnym na dodatek. To są szkolne spodnie i to jest taki rozmiar dość duży, bo ja to dla siebie kupiłam. Jaki to jest rozmiar? Co oni tu w ogóle napisali? Marks and Spencer.
wiek 14-15 lat, także Aleksandra ubiera się na dziale dziecięcym i nie jest to pierwsza rzecz w moim życiu z działu dziecięcego jako dorosła osoba. Dość nawet jak na osobę dorosłą, dość często mi się to zdarza. Tutaj też kupiłam sobie takie sobie spodenki kupiłam. Nawet nie wiem, co to są za spodnie. Znaczy one są takie, wiecie, takie podszewkowe wręcz. Co to jest za firma? Aha, już wiem, co to jest za firma. Zobaczcie, co to jest za firma. Shein. Nigdy nic nie miałam z Shein. I nie zamierzam kupować w Shein, ale to było w lumpie, więc sobie kupiłam. Zobaczymy. Takie śmigałki też takie. Zobaczymy. No, a te to są, wiecie, to są szkolne, czyli na mnie będą ala wizytowe. Czyli takie, jak ja lubię, bo są wygodne. Spodnie od garnituru są najwygodniejszymi spodniami na świecie, jakby ktoś nie wiedział. I kupiłam sobie taką. Była też taka czerwona, ale z czarnymi haftami, czyli odwrotnie. Wybrałam taką i zastanawiałam się nad tą drugą, ale mówię, nie, Ola, wystarczy. Dobra. Ja myślę, że takie wiosenne zakupy już trochę przystopuję z nimi. O, jest taka. Taka paszka. Jest to poliester z elastanem jakimś. Chociaż, czekaj, jest to elastyczne? Trochę jest. No. Ale wygląda pięknie. Boję się, żeby nie było niewygodne pod szyją ze względu na ten poliester. No ale zobaczymy. Zobaczymy. To ma być na taką, wiecie, na angielską wiosnę i lato, a tutaj raczej upałów nie mamy, więc mi się na pewno szyja w tym nie spoci. Dobra, a teraz biorę się za prucie i tak dalej, za takie rzeczy, kawę sobie zrobiłam, ale mi kawa dzisiaj smakuje. Ale mi dzisiaj kawa smakuje wyjątkowo. Ostatnio średnio mi smakuje, piję jedną dziennie, przede wszystkim dlatego, że nie jestem w stanie już jej później wcisnąć do tego brzucha każdej kolejnej. No bo mam ograniczony czas na jedzenie i żołądek już nie jest taki rozepchany, więc i mniej jest w stanie przyjąć. Więc piję teraz jedną kawę dziennie, a potrafiłam takich kaw z 4 pić, więc no też bardzo fajny wynik. Zobaczcie, jakie śliczności mi wyszły. Zrobiłam taką pierwszą na próbę i uważam, że próba jest bardzo udana.